Witam Was serdecznie, moi kochani. Dzisiaj mam dla Was taki nietypowy przepis, a nietypowy, bo tort będzie z zielonym ogórkiem. Wszystkie składniki i ilości podam Wam w opisie. Tutaj widzicie, potrzebuję białka i żółtka. Ja mam 5 jajek, bo miałam bardzo malutkie, ale w przepisie są normalnie 4 sztuki. Mąkę i odrobinę proszku do pieczenia, zmielone migdały, szczypta soli, cukier i czekoladki After Eight. Zaczniemy od ubicia naszych białek ze szczyptą soli. Ubijamy na najwyższych obrotach, na sztywną pianę, dodając powoli cukier. W międzyczasie przygotuję sobie moją blaszkę. Ja ciasto piekę zawsze w takim rancie i owijam go tak papierem, żeby mi od spodu nie wyleciało ciasto. Jeżeli nie macie takiego rantu, to bez problemu możecie również w normalnej tortownicy upiec Wasz biszkopt. Plusem pieczenia w takim rancie jest to, że ciasto upiecze się dużo szybciej i równomierniej. Teraz pokroję sobie moje czekoladki After Eight na małe kawałeczki. Do ubitych białek dodajemy po jednym żółtku i dokładnie mieszamy. Odrobinę ekstraktu waniliowego, może też być cukier waniliowy. Mąkę wymieszamy z proszkiem do pieczenia i mielonymi migdałami. I teraz delikatnie mieszając łyżką, dodajemy do naszej masy nasze suche składniki. Teraz połowę ciasta wylewamy do blaszki, a tylko połowę, ponieważ potrzebujemy dwa takie biszkopty. Jeżeli macie dwie blaszki, to możecie piec równocześnie. Ja niestety nie mam, więc musiałam najpierw upiec pierwszy biszkopt, potem drugi. Na każdy biszkopt dajemy jeszcze naszą pokrojoną na kawałki After Eight czekoladę i tak wędruje nasz biszkopt przy 160 stopniach na 15 minut do piekarnika. Teraz pora na krem. Musimy żelatynę namoczyć w zimnej wodzie. Brzoskwinie trzeba zmiksować na mus i w małym garnku połowę naszej masy podgrzać. Dodać żelatynę, żeby się w niej rozpuściła. I po rozpuszczeniu dodać resztę naszej masy brzoskwiniowej.
I taką masę musimy wstawić na chwilkę do lodówki, żeby zaczęła gęstnieć. Teraz połowę naszego ogórka obieramy ze skórki i kroimy na bardzo drobną kosteczkę. Śmietanę ubijamy na sztywno razem z cukrem waniliowym. Do ubitej śmietany dodajemy naszą masę brzoskwiniową. Dokładnie mieszamy i pod koniec mieszania dodajemy również naszego ogórka pokrojonego w kostkę. Teraz nasz pierwszy biszkopt kładziemy na talerzu i dookoła kładziemy obręcz taką regulowaną, pozostawiając centymetr odstępu między obręczą a biszkoptem. Na biszkopt wykładamy połowę naszego kremu i dokładnie rozsmarowujemy go, żeby spłynął również w te nasze odstępy między obręczą a biszkoptem. Na nasz krem kładziemy drugi biszkopt i resztę kremu wykładamy na górę i gładzimy. I tak nasz tort wstawiamy do lodówki. Teraz przygotujemy naszą galaretkę. Wodę wlewamy do garnuszka, dodajemy sok z limonki oraz skórkę z tartą, cukier oraz likier miętowy. Do podgrzanej masy dodajemy prędzej namoczoną żelatynę i mieszamy aż do rozpuszczenia. Po rozpuszczeniu wstawiamy naszą galaretkę do lodówki, żeby zaczęła gęstnieć.
tym czasie tniemy ogórka na bardzo cienkie plasterki i kładziemy na powierzchnię naszego tortu. Jak galaretka zacznie się ścinać, to wylewamy ją na nasze ogórki. I wstawiamy do lodówki na minimum 2 godziny. Spróbujcie zrobić ten tort, będziecie naprawdę zaskoczeni smakiem. No i możecie wtedy zaserwować gościom coś nadzwyczajnego.